baranie, dzień targowy. Takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze, pan tam biegnie, panie koprze. Cóż się dziwić, mój szczypiorku, leżę tutaj już od wtorku. Zacznę to kalarepka, spójrz na rzepę, ta jest krzepka. Groch po brzuchu, rzepę klepie. Jak tam rzepa, coraz lepiej? Dzięki, dzięki, panie grochu, jakoś żyje się po trochu. Lecz pietruszka z tą jest gorzej, blada, chuda, spać nie może. A to feler, westchnął seler. Burak stroni od cebuli, a cebula dom się czuli. Mój buraku, mój czerwony, czy byś nie chciał takiej żony? Burak tylko nos zatyka. Niech go pani prędzej zmyka. Ja chcę żonę mieć buraczą, bo przy pani wszyscy płaczą. A to feler, westchnął seler. Nawet słychać głos fasoli. Gdzie się pani tu gramoli? Nie bądź dla mnie taka wielka, odpowiada jej brukselka. Widzieliście jaka krewka? Zabrzydziła się marchewka. Niech rozsądzi nas kapusta. Co? Kapusta? Głowa pusta? A kapusta życzy smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Po co wasze swary głupie? Wnet i tak zginiemy w zupie. A to feler, westchnął seler. Jak to? Ja nic nie robię? A kto siedzi na tapczanie? A kto zjadł pierwsze śniadanie? A kto dzisiaj pluł i łapał? A kto w głowę się podrapał? A kto zgubił kalosze? O, o proszę! Na tapczanie siedzi lej, nic nie robi cały dzień. Przepraszam, a tranu nie piłem? A uszu dzisiaj nie umyłem? A nie urwałem guzika? A nie pokazałem języka? A nie poszedłem się strzyc? To wszystko nazywa się nic? Na tapczanie siedzi lej. Nic nie robi cały dzień. Nie poszedł do szkoły, bo mu się nie chciało. Nie odrobił lekcji, bo czasu za mało. Nie zasznurował szybików, bo nie miał ochoty. Nie powiedział dzień dobry, bo z tym za dużo roboty. Nie napoił Azorka, bo za daleko jest woda. Nie nakarmił kanarka, bo czasu mu było szkoda. Miał zjeść kolację, tylko ustami mrasnął. Miał położyć się spać, nie zdążył. Zasnął. Śniło mu się, że nad czymś ogromnie się trudził. Tak się zmęczył, że się obudził. I tak wciąż opowiadała. Zdolna jestem niesłychanie, najpiękniejsze mam ubranie. Moja buzia tryska zdrowiem. Jak coś powiem, to już powiem. Jak odpowiem, to roztropnie. W szkole mam najlepsze stopnie. Śpiewam lepiej niż w operze. Świetnie jeżdżę na rowerze. Znakomicie muchy łapię. Wiem, gdzie Wisła jest na mapie. Jestem mądra, jestem zgrabna, wiotka, słodka i powabna. A w dodatku daję słowo, mam rodzinę wyjątkową. Tato mój do pieca sięga, moja mama taka tęga, moja siostra taka mała, a ja jestem samochwała. Thank you.
woda krzaczka. Mieszkałaś, gaczka, dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła pierwsze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera, poproszę o kilo sera. Tuż obok była apteka, poproszę mleka 5 deka. Z apteki poszła do kraczki kupować pocztowe znaczki. Zasinkę starą mówiła, że to makaron. A ty pobrała na złote, mówiła, że odda potem. Martwiły się inne kaczki, co będzie z takiej liloczki. Aż wreszcie znalazł się kupiec, na obiad można ją upiec. Zwał się Michałek. Nie robił nic w poniedziałek. Spać poszedł, a wstał we wtorek. Dopiero na podwieczorek. Zaczekał, aż przyszła środa. Lecz czasu było mu szkoda. Do książki zabrał się w czwartek, lecz nawet nie rozciął kartek. Pomyślał, jutro jest piątek, więc w piątek zrobię początek. A w piątek rzekł, na sobotę odłożę raczej robotę. Przyszła sobota, niedziela odpocznę wbyt mało wiele, a za to już w poniedziałek odrobię cały kawałek. We wtorek rzekł, źle się czuję, a w środę dostał kwituję. Do domu wrócił Michałek, przygładził smętnie przedziałek i w ojca, ulepiwszy ślepia, rzekł, nauczyciel się czepia. Cztery nogi, ale kto z uczonych wie, czemu cztery, a nie dwie? Struś nogami biega dwiema, a wąż nawet jednej nie ma. Gdyby jedną nogę miał, czy by szedł, czy pędzik trwał? Taki kangur rzec by można, to istota czworonożna, ale gdy go puścić w ruch, nóg używa tylko dwóch. Ma dwie nogi, każdy bociek, ale kto z uczonych docie? Czemu każdy bociek w mig jedną nogę chować zwykł? Obliczono, że sto noga ma sto nóg, lecz ta nie boga. Wolniej biegłaby niż krew, gdyby krew piechotą szedł. Kiedy ślimak rusza w drogę, ma podobno jedną nogę. Czy to noga? Chyba nie. Może ktoś pouczy mnie. Małpa nie ma nóg, lecz ręce. Obliczyłam je na prędce. Cztery ręce ma, nie dwie i dlatego tak się zwie. Co jest lepsze? Ręce cztery, cztery nogi. Będę szczery i otwarcie wyznam wam. Chcę mieć to, co właśnie mam. Ręka prawa, ręka lewa. Człowiek innych rąk nie miewa.
noga lewa, prawa tuż. No i dość, wystarczy już. Mam dwie nogi i dwie ręce. Wcale nie chciałbym mieć więcej, bo określa właśnie to, co jest co i kto jest kto. Stąd wiadomo, że mnie krowa, że mnie kret, nie sowa chłowa, że mnie wąż, nie kot, nie bóbr, nie stonoga i nie żubr. Stąd się właśnie pewność bierze, że nie jestem ptak, nie zwierzę, tylko człowiek, starszy pan, który zwie się Brzechwa Jan. Rzekła Jan, piękne wiersze pisał nam.